Dobra, to ci tutaj otworzę. Sobie przejdziesz. No to na daleko. Tak. Co mówisz? Nie, ja mówię, skrzynkę sprawdzam. Dobra. Otwieram przejście. Ciebie? Ta, do mnie ze stacji, bot. Nie wiem, biegnę na stację jak coś. Botek zwykły z shotgunem. No już nie. Kolejny mi tu biegnie, już nie. Dobra, lutowanko. No jestem na stacji, ja jestem. Czy ja jestem przed stacją, nie? Dobiegnę. Cukier. Cukier sobie weźmiemy, bo jest przydatny. Dobra, na stacji chyba nikogo nie ma, z tego co widzę. Więc polećmy sobie może na budowę. Tam widzę, na budowie się strzelają. Więc może sobie zaskoczymy kogoś. Mamy killersa? No, możemy wziąć. Teraz odświeżyłeś tą grafikę, to wygląda jak po Painkillersie właśnie. Znaczy zobaczymy, jak to będzie się grało na live'ie i nagrywało z taką tą grafiką. Z tyłu, za nami! Powinien nie żyć. Dobra, biegam. Jeszcze żyje. Granata rzuciłem. Dobra, żyje tam koleś jednak. Wrzucam do środka jak coś. Dobra, się leczę. Ale mi koleś zaskoczył, no. On powinien nie żyć, on dostał serię z Azwala. Ja jestem koło ciebie. A po prawej, no, to ja. Celowany trochę jestem tam. No nie spodziewałem się go tutaj po tej stronie. Ale on nic nie zrobił w kamizelkę, mam pełną kamizelkę. To niezły typ. Tam rzuciłem granata, nie wiem czy on żyje czy nie. Tak mu tam dwa rzuciłem. W ogóle dziwię się, że on to przeżył w ogóle tą serię. Dobra, chodź, pójdziemy sobie tutaj wiaduktem. Widać krewkę. Wrzucam jeszcze jednego tam. Jeszcze żyje, on jest pomiędzy murem zielonym, a tą rurą. Kurde, spadłem ty. Nie widzę go. W krzakach. Tak, w krzakach. Widziałem go. Granata mu rzucam. Ten no powinien go już zabić, mi się zdaje, no. Idealnie wleciał chyba do niego. No dobra, no, wchodzimy. Ja tu od lewej, prawej. Leży ten Terminator, ty. Ale ile on... A dobra, tu było dwóch. Jednego tutaj zabiliśmy jednak. Czyli to był drugi. Terminator, trzeci poziom z SKS-em bez niczego. Terminator, ty. To był ósmy poziom, ty. Ile tu granatów, ile wszystkiego poleciało w ich stronę. Jestem na autobusach. Dobra. Sobie tutaj ładuję magazynki i go lutuję. A gdzie tam ten numer? Przed wejściem na autobusy.
Muszę naładować magazynki, bo wystrzelałem 3 chyba w niego. Jestem naprawdę zdumiony. Ja się nie ruszam, ja ładuję magazynki. A czy to ty strzelałeś, pytam się? Nie. Dobra. To na daleko jest, nawet nie przejmuj się tym. Ma słuchawki, nie? Mam. No, to je najpierw wyrzuć najlepiej, bo właśnie widzisz, co się powoduje. Myślisz, że koło ciebie... ktoś strzela, to strzelają na tym, na checkpointcie. Więc widzisz. Znaczy, słuchawki pomagają, ale to bardziej nie wiem, no... Jak ogarniesz gierkę, bo widzisz. A ten, a gdzie jest tamten? O, tutaj. Tu masz jednego, a tu masz drugiego, tutaj. Już ci mówię, tutaj leży, w tym krzaczku. To chyba ty go zabijesz z tego granata, bo widziałem, że jeszcze żył, jak do niego strzelałem, a po twoim granacie już nie żył. Tak, F1. No. Jest jakaś skrzynka na podzespoły do broni? Tak, ona się nazywa Item Case. Do Item Case'a możesz najprawdopodobniej chyba wszystko sadać. Bronie, hełmy, kamizelki, jakieś właśnie dodatki do broni. Jest Weapon Case, gdzie możesz bronię chować, a do Item Case'a chyba broni nie możesz jednak, więc chyba do Item Case'a możesz tylko chować takie kamizelki, hełmy i właśnie dodatki do broni. A do Weapon Case'a możesz chyba bronię chować, o ile nie zmienili tego i o ile dobrze mi się wydaje, wiesz? No dobra, co? Jedziemy? Nie wiem, no w kierunku dormów, czy... Tak. Tego, budowy? Możemy zobaczyć budowę najpierw, potem na dormy, jak chcesz, albo najpierw na dormy, potem na budowę. Ty jesteś doświadczony, ja to jestem, wiesz, like. Doświadczony Olo, no nieźle. Czekaj, tylko sobie sprawdzę coś. Sprawdzaj. Dobra, nie mam granatów. Dwa wyrzuciłem już. No ja też nie mam granatów, wyrzuciłem. To niedobrze. No wrzuciłem na tamtych, no ale nie przypuszczałem, że to będą jakieś trzecie, ósmopoziomowe. Najpierw do dwójki bym zaczął. Zobaczę najpierw dwójkę. Z dwójki najwyżej potem sobie zobaczył trójeczkę. No zapewnienie tania, no ona kosztuje 1,5 miliona jakoś tak. Drewno, tak, w drewno, no. Ktoś jest chyba gdzieś w środku. Dobra, ja się będę skradał teraz. Na cichutko. Góra otwarta. No coś tam chodziło o góry, więc... Idę tutaj przy murze. Co? O, czysto, że tak powiem. Wchodzę do środka. Ja nic nie widzę. Za daleko jestem, za czulowy celownik mam. Dobra. Chyba nie jesteś w pokoju? Nie, jestem na środku, na tym chodzę. Skradam się. Dobra, jeden koleś nie żyje, był na środku. Dwójki. No, też się skradam. O! Jak mnie trafił ty bot z trójki. Ale chyba go zabiłem tym jednym strzałem, z tego co słyszę. Co to był za bot? Ale mnie trafił. Zamykam drzwi. Dobra. To był chyba gracz, że się wychylam tutaj, teraz ja. Jestem na środku. Dobra. Krzaki słyszę od strony 105. Od strony czego? 105, czyli nie naszej.
Nie tak wchodziliśmy, tylko tak druga strona. Ale to może być bot. Dobra, sos na parter. No chyba był sam ten gracz, bo nie widzę nikogo innego. To jest już w górę nade mną, dobra. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Nikogo na razie nie widzę, otwieram sobie drzwi z sejfikiem. No i co, jak tam widzowie, jak tam na tej grafice bez tego filtru, co? Bez tego rozjaśnienia do OBS-ka. Dajcie znać. Na live'iku. Być może jak się ukaże ten filmik na YouTubie, to dajcie znać w komentarzu. Jak wam tam podoba się taka wersja Escape from Tarkov bez tego filtru, który wam rozjaśnia. Czy macie pikseloza, czy nie? To mnie najbardziej zastanawia. I ty otwierasz drzwi? Tak, tak, ja cały czas. GPK. I fuel condition, proszę bardzo. 100 tysięcy. Ty jesteś cały czas u góry, tak? Tak, jestem u góry. Drugi, patrzcie, kolejne 100 tysięcy. Czekolada. No dobra, tam na budowie się, z tego co słyszę, to strzelają. Więc co, idziemy na budowę, czy idziemy jeszcze do Marka zobaczyć na trójkę? Gold chain drogi? 30 tysięcy jakoś tak. Idziesz? Poczekaj. Dobra, zabiłem kolejnego. To ja zabiłem gracza kolejnego. Cię chował w krzaczku. W krzaczku. Dobra. Konik. GP phone. A co tu szukasz w ogóle? Ja jestem tutaj w tym pokoju, co są te... Aha, kabinetki. Tak. Dobra. Tego się nie lutujesz swojego? Przeładowany już jest. Nic ciekawego dla mnie nie miał, więc nawet go tam za bardzo nie lutuję. Pezek, będziesz gotowy? Damian, mógłbyś lag, wiesz, bo dzisiaj ogromne mają problemy serwery. Dobra, schodzę na dzisiaj to, jest tak? Sobota, tak, tak, tak. Dużo osób gra i po prostu są problemy. Ja jestem przed wejściem. Gdzie biegniemy do trójki? Znaczy, no najpierw trzeba zobaczyć tego granża, którego zabiłem tutaj. Dobra. Krzaczku. Tu mi się wychylał. Przy lagu oczywiście. Dobra. Siódmy poziom. To nieźle. O, Aswana mi przyniósł. Dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. No i nową apteczkę. To mi się na pewno przyda. Salewę sobie też weźmiemy. Tu ty chodzisz tak, szaki, tak? Bot. Dobra, leży. Czasem nie wiem, czy to ty chodzisz, czy to nie ty chodzisz po tych krzaczkrach. Nie wiem, normalnie, no. Dobra, no tą trójeczkę chyba trzeba i zobaczyć. To krzaki? Gdzie krzaki? Bot. Masz go? Tak. Dobra. Fajna, fajna broń jest VSS-ka, dokładnie. Bardzo fajna. Dobra, to trójka. To trójeczka, dokładnie. Ty otwierałeś dół? Nie, nie, nie.
Środek widzę czysty. Ten koleś mógł być tam. Dobra, jestem na samej górze, jak coś? A ja jestem na pierwszym piętrze. Znaczy, na, no dobrze mówię, na pierwszym. U góry wszystko potwierane z tego, co widzę. Dobra. Idę do końca w kierunku Marka. Tu nie ma nic, tu nie ma, tu nie ma. Tu nie ma, tu nie ma i tu nie ma. Dobra, Mark otwarty. A, więc ktoś sobie go przelutował już. Ja schodzę na środkowe piętro. Ty jesteś gdzie, na parterze czy na środkowym? Na środkowym. Dobra, dobra, to ty. Dobra, wszystko przeszukane, nie ma co tu siedzieć. Wszystkie, wszystko potwierane, więc chyba trzeba na tą, trzeba iść na tą budowę, bo tam się strzelają. Miał firek Lea. Co miał? Gdzie poszedłeś? No tutaj na schodach. Siemanko, Oskar, witam cię. Dawaj, polecimy sobie na ten, na dormy, znaczy na budowę, no. Już mnie dormy z budową mylą. Bo tam ktoś przed chwilą strzelał, więc może kogoś spotkamy, nie? A jak nie, to polecimy do wyjścia i tyle. My to możemy się minąć z nimi. Nie, bo nie wiem, czy tu gość nie leży. Nie. Ja jestem na budowie, wchodzę do góry jak coś. No wiem, wiem, widzę cię, widzę cię. Jestem przy tirze. Szczerze to nic nie widzę. Gdzie? To ja strzelałem. Chyba do bota albo do gracza. O, przez drogę przechodzą chyba. W kierunku dormów? Tak, w kierunku dormów, przez drogę, tam gdzie są te kładka. Przechodzą. No wiem, wiem, wiem. To są skaw gracze. Trzy skaw gracze. Już dwóch. W którym miejscu on jest? Tam gdzie są niebieskie kontenery. Koło drogi, tam gdzie są niebieskie kontenery. Trzech było. Ja ładuję magazynki, bo się wstrzelałem. Dobra. Nie widzę gościa tam. Oni gdzieś tam są niebieskie kontenery, w środku, obok, gdzieś tam chodzą. Daleko. No tak, tak, tak. Tam na końcu tej drogi. Ja tam strzelam za złala. Tylko, że musisz podnosić trochę wysoko, wiesz? Myślę, że dwóch tam zabiłem, jeszcze jeden tam został. Tak mi się zdaje. Widzisz kogoś tam? Tak, widzę go. Czy on jest? Po lewej stronie, od niebieskich kontenerów. Dobra, tam muszę podlecieć. Ty jesteś gdzie teraz? Leżę tutaj po lewej stronie. Dobra, widzę cię. Dobra, bierzemy sobie pan killery przed akcją.
Ładujemy sobie magazynki. Myślę, że 3 mi starczą. Powinny mi starczyć. Nie, gościu nie leży, jednak tam jest. Jestem, tak? Dobra, podchodzę. Dobra, tutaj jednego trupika widzę. Z pytania, gdzie oni są? Ty gdzie jesteś? A dobra, o tej stronie podchodzisz, okej? Okay. O, z tyłu bot mnie do mnie strzela, no. Zwykły bot, no. Czekaj, muszę się uleczyć. Bo zwykły bot shotguna prawie porobił. Coś do mnie strzela z budowy jeszcze. To nie wiem, czy to kolejny bot, czy nie. Intensywnie, intensywnie powiem. Ty jesteś gdzie? Przy murze tutaj. Przy murze, czyli? Przy murze, no zachodzę z tej, z drugiej strony. Aha, dobra, dobra. Widzisz mnie teraz? Tak, teraz się widzę, no. Ale go jeszcze nie widzę. Kto do mnie tutaj strzelał, co? Bo nie wiem kto. Czai się gdzieś tu na nas. Dobra, gościu chyba nie żyje. Nie. Masz, dobra. Widziałem go. Tak, leży. Okej. Dobra, to ja będę teraz drogą. Ale powinno być trzech, więc nie wiem, czy gdzieś jeszcze jeden jest. Mój jest jeden, widzę go. Tam widziałem dwóch. Tu jest dwóch, tak. I gdzie jesteś? Czy zgubiłem? Tutaj koło niebieskich kontenerów. A dobra, dobra. Krzaku. Tu jest dwóch leży, okej. Okay. I w tym krzaku zabiję trzeciego, tak? Tak. Dobra, no to wszyscy leżą, okej. Okay. Czyli cała trójeczka tutaj leży. Dobre oko, nie? Dobre oko, widzowie. Co to? Z daleka. Daleko, daleko. Druga strona mapy. Gościu się tu leczył, dobrze. Oko na Maroko, dokładnie. Jedno oko na Maroko, drugie na graczy. I tyle, no. Jest tu wyjście w ogóle, czy nie ma tu wyjścia? Nie widzę, to nie ma. Nie ma tu wyjścia, to trzeba lecieć na customy. Okej. Myślę, że tam do mnie strzelał chyba bot. Miejmy nadzieję, że to bot. Dół. Nie wiem, w ogóle słyszycie Kleksa, jak z nim gadam? Bo on czasem jak coś powie, to jest za głośno, a czasem jest tak cicho i teraz nie wiem, czy go w ogóle słychać. Mam nadzieję, że go słychać, bo ja to wszystko nagrywam. I chcę to na YouTube wsadzić. A to będzie tak trochę lipa, jak będą na YouTubach tylko słyszeć sam mnie, tylko tam, jak będę gadał sobie. A jak z jakością, As? Lepiej jest bez tej gamy, bez tego filtru?
Czy lepiej, czy gorzej jest po prostu bez tego filtru? 7 minut to może być tylko jakiś niedobitek. No tak, tak, tak. Czy no wiesz, no 7 minut tak naprawdę wszyscy teraz będą uciekać w stronę wyjścia, więc... Jeszcze kogoś możemy spotkać, ale myślę, że nie. Myślę, że... Wszystko. No. Dobry radzik. Siemanko Łukasz, cześć, cześć. Inna gra, bajeczne kolory. Dwadzieścia siedem minut. Dwóch graczy, w tym jeszcze dwóch graczy z kawów. No, działo się. Chociaż ci pierwsi naprawdę ile przeżyli, nie wiem. Ile oni tych granatów tam przeżyli, tych strzałów. No, ale... Ale widzicie, 219 ammo użyte, 54 trafione.